Czy jest tak, że tak zwane emotikony trochę zabiły ironię w języku polskim, że dzisiaj jeśli nie wstawi się buźki, która mruga, to nawet jeśli ta ironia jest bardzo czytelna, to ludzie podchodzą do tych zdań zbyt serio, że przyzwyczaili się, że wszystko trzeba oznakować Emoticonem. No to z pewnością jest przesada. Nie sądzę, żeby wszyscy byli przyzwyczajeni już do tego. To po pierwsze, po drugie, powiedziałbym raczej, że stosowanie emotikonów jest jednym ze sposobów wyrażania ironii. to. Takie mrugnięcie okiem może być ironiczne, i nawet wydaje się, że mrugnięcie okiem zwyczajne jest sposobem zachowania ironicznego. Czy jest tak, że tak zwane emotikony trochę zabiły?